more time, old friend. Everyone you love. Everything you hold dear. Shall destroy. Oh, royal protector. I welcome you to try. Cześć, z tej strony Paweł, witam na kanale 64BitTube. Zapraszam Was na kolejną część przygód w Dishonored 2. Gramy Corvo, to dla osób, które tak trafiły tutaj może z wyszukiwarki, nie śledzą serii na kanale. Słuchajcie, jesteśmy na groźnej wędze, zlikwidowaliśmy w Wielkim Pałacu Duke'a i jego dublera, a teraz czas sobie posiedzieć chyba i pogadać z naszymi przyjaciółmi na groźnej wędze. Zobaczymy, jaka to będzie kolejna misja. Zadziwiające, co osiągnęła Della. Chciałam zamienić kilka słów. No to pogadajmy sobie z Sokołowem. A skoro tu jesteśmy, chyba wiesz, dokąd masz się udać i co zrobić. Wielu przez ciebie zginęło. Jeden nie zrobi różnicy. Albo jeden, albo tysiąc. Delilah zasługuje na to, co ją czeka. Z wiekiem przestałem ufać takim słowom jak zasługuje. Jak już wspomniałem, znałem ją od dawna. Pokiereszowana, poraniona dusza, ale od zawsze spragniona władzy. Jej największym talentem było niewątpliwie kreowanie nowej, lepszej wizji świata. Gdyby tylko umiała to ukierunkować w mniej zdeprawowany sposób. Za późno na żale. Każdy czasem czegoś żałuje. A na szczycie moich żalów jest to, że nie zostało mi już wiele czasu. Uważaj na siebie. Bywaj, Antonie. Anton Sokołow. Słuchajcie, gramy na możliwie najgorsze zakończenie. Zbierajmy wszystko, co jest. Te koszyki. Czeka na ciebie na górnym pokładzie. Sprawiała wrażenie wycofanej. Nawet bardziej niż zwykle. Coś tutaj jeszcze znajdziemy u Antona? Oprócz schematu? Chyba już nie. Jest tylko audiograf do odsłuchania. Wciąż tkwie na pokładzie tego trzeszczącego złomu, który Megan nazywa łodzią. Pomyśleć, że ja, Anton Sokołow, projektowałem niegdyś okręty zdolne walczyć z gniewem oceanu i pomieścić na pokładzie siejące grozę lewiatany. Pełne majestatu okręty, szybkie i luksusowe, godne cesarzowej. Co się z nimi stało? Są zbyt ważne, żeby wozić takiego starca jak ja. Moje dzieła opuściły mnie. A może tak właśnie powinno być? Czyż nie byłem okrutny? Samolubny? Może powinno się o mnie zapomnieć? Wyrzucić? Może powinienem umrzeć? Niewykluczone, że tak się wkrótce stanie. Ruszajmy do Dunwall. Zobaczmy, co ze mnie zostało. Zobaczymy. Słuchajcie, mamy pogadać jeszcze z Megan. Zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. Znaczy, ja już wiem, co ona ma nam do powiedzenia. Że nigdy tu nie wrócę. Megan zabiera mu łódkę. Chce sam ruszyć do Dunwall Tower. Dobrze. A wiesz już, jak chcesz zabić Delilah? Bo jeśli darujesz jej życie, to wkrótce po ciebie wróci. Zrobię, co będzie trzeba, żeby się jej pozbyć i odzyskać Emily. Nie możesz się wahać ani chwili. Delilah jest groźna. O to nie musisz się martwić. Słuchajcie, wiecie co? Wydaje mi się, że poprzednio jak graliśmy, teraz dopiero na to uwagę zwróciłem. Słuchajcie, Megan ma tutaj więcej. Jak graliśmy Emily, to Megan jednej ręki nie miała. Delilah to wściekła suka. Wyrwała sobie kawałek duszy, byle tylko osiągnąć cel. Naprawdę potrzebujesz wiedzieć coś więcej? A chyba jednak nie. Chyba wiem już wszystko. Słuchajcie, ruszamy na naszą ostateczną wyprawę. Jako że gramy na... Nikt nie jest niewinny. Jako że gramy na najgorsze możliwe zakończenie, to niestety, ale...
Ruszymy w tą podróż sami. Czujecie, kto będzie naszą następną ofiarą? Nie mogę sobie pozwolić na przyjaciół, dziadku. Trudno. Mamy klucz, wejdźmy do pokoju Megan. Kościany amulet, elektryczny rozbłysk i zdrowotny blask. Elektryczny rozbłysk. Czekajcie, ja to chyba podmieniłem. Zwiększa zasięg min ogłuszających. To chyba nie do końca chciałem to zrobić. Choroba lokomocyjna. Co ja tutaj miałem włożone? Silne płuca, strzelecki facz, szczęśliwa igła, szemierz. Nie pamiętam, co tutaj miałem włożone. Dobra, niech będzie zdrowotny blask. Pamiętam też drugiego amuletu, który chwyciłem, więc nie sprawdzę jego właściwości. Notatki Megan Foster. Jakiś dzień, zresztą to chyba bez znaczenia. Nie wiem, co się stanie, nikt nie wie, ale mam przeczucie, że niedługo wszyscy będziemy martwi. Wszyscy umierają, tak jak moja słodka Deirdre, która konała w błocie. Myślę, że śmierć czai się gdzieś blisko. Powietrze jest jakieś ciężkie, wiatr wieje z zachodu. Widziałam martwą mewę unoszącą się w wodzie wśród rany. Byle nie dodano Olbili. Tak mówią mi wszystkie znaki na niebie i ziemi. Mogłabym uciec. W końcu spróbować go znaleźć. Starego żołnierza wywłasnują sobie. Mogliby wziąć inną łódź. Nie potrzebują mnie, więc mogą uciec. Powinnam uciec. Czy nie miałam już dość udziału w rozlewie krwi? Czemu zatem wciąż tutaj jestem? No właśnie, też nie wiem, czemu tutaj wciąż była. Nikt nigdy się nie dowie, co trzeba było zrobić, aby ocalić Emily Caldwin od losu marionetki Delilah. Nikt oprócz odmieńca, który widzi wszystko, snuje swe mroczne myśli i przemawia jedynie do kilku przedstawicieli każdego pokolenia. Nauczyłem się, że nasze wybory zawsze na kogoś wpływają. Prędzej czy później, w sposób, jakiego nie zawsze się spodziewamy, konsekwencje naszych czynów nas dościgną. Przybyłem do Dunwall z Sarkonos jako mały chłopiec. Zarabiałem jako płatny zabójca. Jeden z nielicznych, którzy usłyszeli głos odmieńca. Zamordowałem cesarzową, ale oszczędziłem jej córkę, która pewnego dnia zasiądzie na tronie. Taki był mój wybór. Jestem gotów na to, co mnie czeka. Słuchajcie, Megan Foster, Billy, tutaj jak widzicie, była częścią gangu Dauda, który odpowiadał za zabicie cesarzowej. Tutaj zresztą mamy jej maskę, którą nosiła, nagrodę wyznaczoną, więc miała Megan Foster swoje za uszami. Słuchajcie, ruszamy dalej. Czas wsiąść na łódź. Udaj się do dzień nigdy dano. Widział mnie teraz stary Samuel. Nie wiem, co by powiedział. Pewnie, że się kojwo popsuł na starość, ale... Ciekawe, jakie byłoby dobre zakończenie, gdybyśmy grali kojwo. No ale zobaczymy. Dziewiąta część śmierci cesarzowej. Musisz stawić czoła cesarzowej Delilah Coppersoon. Oby nam się gra nie zawiesiła. Płyniemy sami już. Grając poprzednio, dowiedzieliśmy się, że to Megan Foster odpowiada między innymi za zabicie. Tak zrobię. Delilah stanie się śmiertelniczką. Przepraszam, Jessamine. Emily, to jej córka. W dziecięcej trumience z podmiętymi pod siebie chrudzonymi nogami, bo nie było mnie stać godny tak. Zresztą mój ojciec leży w cesarskiej krycie. Kłamiesz. Wciąż nie chcesz tego zaakceptować. Wysłałam cię do Danu jako prezent, jak bombowiek, bo ty właśnie byłeś wad. Zamieszkuję serce twojej kochanej, a moje ciało o tym przyjmę użyć do jego karnaka. Jeśli Karnaka czegoś mnie nauczyła, to tego, że na tron zasługują tylko ci, którzy gotowi są rozwinąć przed nim czerwone od krwi dywany. Niedługo spotkamy się twarzą w twarz i dokonasz żywota, Delilah.
Oj, spotkamy się twarzą w twarz. Och, jak my się spotkamy twarzą w twarz. Słuchajcie, to są... To jest dzielnica, w której myśmy już byli. Tutaj w pobliżu mamy chyba sklep. Sklep czarnorynkowy, tak mi się wydaje. Czy też nie? Może? Gdzieś tu powinien być sklep czarnorynkowy chyba. Chyba z tej strony. Kurczę, nie mogę się tu dostać? Że ten sklep był wyżej? Chciałbym uzupełnić sobie troszkę zapasów. Jest wszystko zamykane. O. Ciężkie czasy nastały dla Dunwall razem z nową cesarzową i jej towarzystwem. No, na pewno. Słuchajcie, najpierw weźmiemy się... Chcesz planów lepszego uzbrojenia? Nie, chcę najpierw kupić runę. Dokładnie tak. Zakup przedmiotu. Klucz do zbrojowni też sobie weźmy. Uzupełnijmy sobie bełty. Ale może tak nie do końca, bo jeszcze jakieś ulepszenie może uda mi się... Może uda mi się złapać. Co tutaj mamy? Bełty silnego skowytu, tego chyba nie będę chciał. Kurczę, czy na to mnie będzie stać? Na to by mnie było stać. Co jeszcze tutaj z broni mamy? Wybuchający nabój. Przedtem chodziłam się modlić do kongregacji, ale jakiś czas temu rewidentów to by było też niezłe. Trochę mało kasy żeśmy zebrali niestety. Bieganie jest cichszy, cichszy sprint plus 5 więcej nabojów. Nie wiem, jak długo Dunwall się utrzyma. Trochę mamy tutaj tych wynalazków. Powiem wam szczerze, że nie bardzo wiem na co się zdecydować. Może wezmę sobie te bełty podpalające. I tutaj w ten sposób sobie zrobimy. O. Tak będzie chyba lepiej. Pilnuj się tam lepiej. I są zablokowane. Jakby no, tutaj można serdecznie. Się było... Lubię, jak sięgasz do kieszeni. Jakby tutaj się można było dostać. Kurczę, no. Powiem szczerze, że nie mam pomysłu, jak wejść do tego sklepu czarnorynkowego. Może coś jakoś wysadzić. Może tam gdzieś od góry. Zobaczymy. Napad na ten sklep czarnorynkowy mógłby być czymś fajnym. Mamy jeszcze troszkę run do znalezienia. Chyba jednak tędy nam się wejść nie uda. Witam ponownie. Chcę też, żeby tutaj jakieś wejście było. Kurczę. Może jest to jeden ze sklepów, których wykończyć się nie da. No nic, mówi się trudno, gra się dalej. Jedziemy, lecimy. Trzy razy za chwilą, kiedy trzy mety spadając poginą, choć tam opanną już po słowiku. Chyba ku rolniku, krótku i żwiku, raz w czerwieni cały król grzał się przy ogniu w łożu. A miasto wielka szkoda. Tutaj mamy klucz. Tylko pytanie, gdzie były drzwi? Chyba tutaj z tej strony. Tutaj będziemy mieli, moi drodzy, mieszkanie, w którym znajdziemy sobie kapliczkę odmieńca.
Jak tu się na kuja właziło? Kurcze pieczone. Już nie bardzo pamiętam. Chyba jakoś trzeba było... Dobra, już biesał. Cichutko. Gdzie tutaj jest to mieszkanie? Powiem wam szczerze, że nie pamiętam, jak ostatnio się tutaj dostawałem. Tutaj była służąca, która przyszła. O, tu jest jeszcze mieszkanie. Jeszcze coś do znalezienia. Mikstura daje Maję, bardzo chętnie ją przytula. Pokrętło. Czy gdzieś tutaj znajdę 451, to będzie klucz do sejfu, tak już pamiętam. Jakoś poprzednio trochę tego szukałem. 451. Zobaczymy, co tu będzie. O, się trzeba będzie nakręcić. Jest jedyneczka, pięknie, złapaliśmy. No tak, już nie chciałem wam mówić, że to będzie nic, takie budowanie napięcia. Trochę mi nie wyszło, ale jeśli czekaliście jakiegoś odkrycia, to ha, zrobiłem wam żart. Teraz musimy się tam dostać jakoś na górę, tylko... Czy zrobimy to tędy, czy damy radę zrobić to tu? Nie, chyba będziemy musieli się wrócić tak, jak żeśmy rozpoczynali naszą przygodę. Wszystko tutaj jest zrujnowane. Dobra. Teraz tutaj sobie wskoczymy. O, niepotrzebnie wypiłem eliksir, niestety. Uhuhu. No dam ja tu poskoczyć, czy nie bardzo? Dam. No wiem, Kolwo, że pięknie nie pachnie, ale już nie pieść się z tematem, to nie kuchenna ewolucja. To tędy. Tak, gdybyśmy mocy nie mieli, to... Tędy damy radę przejść. Zaraz się okaże. To te wiedźmy są cholerne, no. Musimy ją załatwić w jedną babę. Jeszcze ją parę razy poobie. Dobra, już chyba po niej będzie. Wow. Nie wiem, że tutaj jeszcze te wiedźmaki łażą. Po prostu musi gdzieś tu być. Nie mało zapłaciłem za ten cel. Nie wiem, czy mało zapłaciłeś, czy dużo. Teraz gdzie jest runa? 9 metrów niedaleko. Czego on tutaj szukał? Szukał, a nie znalazł. Ona jest chyba kawalątek dalej. Czy aby na pewno? O, tutaj barometr jest. Pięknie. I dwie runy złapiemy. Jeszcze pogadamy sobie z odmieńcem. Zobaczymy, co ona do powiedzenia. Król zaświatów. Witaj w domu, lordzie obrońco. Delaila cię oczekiwała. Źle sypiała przez ostatnich kilka tygodni. Chyba szczątka, którą masz przy sobie, poczęła do niej wołać, błagając o zjednoczenie. Ona pragnie tego samego, lecz zaryzykujesz życiem, by powstrzymać cię przed zwróceniem jej duszy na miejsce.
Byłeś ostrożny w Karnace. Zobaczmy, jak to się sprawdzi w miejscu, gdzie zakochałeś się w Jessamy. Delilah ma twoją córkę, jak również jej tron. Ale wiemy, że skrywa też tajemnicę. No tośmy sobie pogadali na tematy ważne i odważne. Jeszcze żeśmy się węgorzyków najedli, także nas brzuch będzie bolał. No to ruszamy dalej, słuchajcie. I to już nie będę się silił na zdobywanie nie wiadomo czego. Oj, troszkę się połamiemy. Tutaj będziemy mieli chyba gdzieś zbrojownię, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tu, tak. Coś tutaj znajdziemy ciekawego. Możemy przejść kanałami. Poprzednio przechodziliśmy kanałami, było całkiem ciekawie. Ale teraz myślę, że wejdziemy sobie tak na bezczela po prostu. Bełty. Miło. Kasa nam już chyba jakoś szczególnie tutaj potrzebna nie będzie. Drożej nas chyba ten klucz kosztował niż to, co żeśmy tutaj znaleźli. Dunwall Tower. Udali się do Dunwall Tower. Oczywiście, że się udamy do Dunwall Tower. Przecież tam musimy. Śmieci cesarzowej. Kolejne ładowanie. A! Zapomniałem chyba, że mam już 5 run i mogę sobie wykupić jakąś nową moc, żeby jeszcze zobaczyć, jak to te zdolności Corvo działają tutaj w grze. To zobaczymy. Punkt kontrolny Straży Miejskiej. A sobie chłopaki dędają. Trochę chyba za szybko zacząłem escape'a wciskać. Kościane amulety moce. Co tutaj mamy? Podmuch. To jest 5, tak? Nie wiem, czy podmuch chciałbym mieć, ale żarłoczne stado. Żarłoczne stado na pewno bym chciał. Ulepszymy sobie moc. I teraz co jeszcze sobie wykupimy? Rozdwojone stado to 3 runy. Powiększone stado. Przyzywa stado szczurów, które za tobą podąża. Weźmy sobie na razie powiększone stado. Nie wiem, czy 5 run jeszcze zdobędę, żeby do końca to stado powiększyć. Ulepszyć. Co, chłopaki? Mogliśmy trochę pobezcześcić ich ciała. Wszystkim się źle tu chyba powodziło. Kot! Widziałem koniec nad rewidenta. Wszystko stracone. Opuść to miejsce. Kongregacja zaatakowała Tower. W jakiś sposób zdołali nas odeprzeć. Nie tylko wiedźmy Delilah z ich martwymi psami, ale też mechaniczni ludzie. Automatyczni żołnierze. Prastara muzyka nie miała na nich wpływu. Odpocznij. Ale wiedz, że wkrótce zakończę rządy Delilah. Przysięgam ci to. Umieram, lecz i tak czuję od ciebie plugawy smród pustki. Herezja walczy z herezją. Żałosne. Ten świat jest stracony. Nie, to nie. Zrobiłem wszystko. Służyłem kongregacji z całych sił. Wiecie, Fist, życzę ci odwagi na czas ekspedycji do samego serca zepsucia wspaniałej niegdyś Dunwall Tower. Pamiętaj nie tylko o tym, że Delilah para się heretyckim okultyzmem, ale też o tym, że pełna jest chytrości. Strzeż ją, wedrzyj się do Tower i chroni nad rewidenta Kulana, poświęcając życie, jeśli będzie trzeba, gdyż sprowadzi nas on z powrotem na dobrą ścieżkę. Jest jednak jeszcze coś. Od wielu lat krąży plotka o cesarskim obrońcy. Jeśli odniesie zwycięstwo i znajdziesz się sam w jego... Jeśli odniesiecie zwycięstwo i znajdziesz się sam w jego kwaterach, rozglądaj się za oznakami bluźnierstwa. Zgłoś, co znalazłeś, wyłącznie mnie. Wszystkie swe lata poświęcam kongregacji i zakonowi wyroczni, siostra Roswin. A tak chcieli mnie szpiegować, no? Małe, wredne ludziki, no? Żywe ulotki defetystyczne. Ale im się nie udało, ha, ha, ha. Na, nie uda się wam. Wtedy możemy wejść. Figa z makiem, pasternakiem. No, taki piękny, nowiośki Mercedes był. No, i nie jeździ. Tędy przejdziemy. Chyba figa z makiem, a nie przejdziemy. Da się to jakoś otworzyć?
Kurczę, pieczone, no, może tędy. Może tędy wejdziemy. Tutaj chyba trzeba napełnić to tlenem. O, miksturka Dermayer. Dobra, to trzeba w takim razie załadować, załadować tlenem. Tylko skąd ja wezmę puchę z tlenem? O, tu jest, świetnie. Nie, tutaj jest, oprócz. Pięknie. No i teraz powinniśmy białe podnieść. Świetnie. Udało się. Wszystko ruszyło, jak w Luna Parku się zaświeciło. Coś tu znajdę fajnego? Nie, chyba. Ale wiecie co? Mogę sobie wziąć jeszcze jedną puchę zrobić. Bo dlaczego by nie? Się mi tu przyda. Coś czuję. I duc. Pięknie. Małe, wredne pijawki. U, kto tam stoi? Nie, to ci na dewidenci tacy. Zatrzymani w miejscu. Nie udało się ich załatwić. Znaczy, nie udało się ich załatwić. U, ten to obrywał. Z węgla smoły barwa, łożysko maciory, magenty bogate, powstają kolory. Dwoje dłoni przeciera, dwoje dłoni przeciera. Barwy się rodzą, a jak umiera. Błękicze czerwienie na ręce. Tworzymy tu tęczę, karmić jej pędzle. Odcień i kolor, szpadel i dłuto. Ślepej czerni odchłań wysnuta. Osiem dłoni przesiewa, a osiem dłoni. Ładnie sobie dziewczyny tutaj wierszyki gadają. Spróbujemy je. Spróbujemy ją wykończyć. Chciałbym tutaj też... zobaczymy, czy damy radę tą zastrzelić, tak? Pięknie. Teraz muszę jeszcze tą zdejmiemy. Pięknie. Barwy się rodzą, a wiatr umiera. Błękitnie czerwienie plamią ją ręce. Tworzymy tęczę, by karmić jej pędzle. Ciekaw jestem, jak zadziała tutaj stado. Czy da się je uruchomić? Mam nadzieję. Wyżarły babsztyla. Ej, fajniutko. Zobaczymy, może tu polecą. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, szczurki, patrzcie. Tam, tam jest, idźcie tam sobie, hej. No skubane nie chcą pójść. Spróbujemy je tam. Nice. Słuchajcie, nice. Nice. Jeszcze jedno. Niech się cholery męczą ze zwierzakami. Teraz jeszcze pieska zjedzą. Beautiful. Muszę jeszcze załatwić tą czachę. Dawać babę. Dawać babę. Nie ma to jak broń biologiczna, słuchajcie. Poszło pięknie. I
wcale nas to tak dużo nie kosztowało. Fajnie to stado było sobie rozwinąć. I co, i nic? Żadnej roślinki, niczego. To tutaj tak strzela ciągle. Znowu coś się pochrzeniło w grze. Jestem głębokim fanem, znaczy głębokim fanem. Jestem fanem naprawdę tego stada. A serducho? Czego mam nieprzypisane serducho? Tu mam amulet, a jeszcze gdzieś runy są. Tu jest jeszcze jedna runa, ale to za mało, żebym sobie jeszcze to stado ulepszył jakoś tak szczególnie. No nic, mówi się trudno. No oczywiście, że się będziemy stadem bawić. Ciap, 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 ciap. Jeszcze załatwimy sobie tą czachę. Całkiem nieźle. Wszystko zeżył, no. Widzieliście? Jakie głodomorki małe. Trzy razy, nie dwa. To my radę ją opiesz? Nie. Tylko podeszniemy jej gardełko. Jest tam kto? Oj, tam od razu ktoś miałby być. Co? Oż ty. Pomaluję sobie paznokcie. Nie pomalujesz sobie paznokci. Ciekawe, co by z tą babą zrobić. Ale uwielbiam stado. Przypatrzmy się temu bliżej. Bo widok jest piękny. Broń biologiczna lepsza niż Sadama, bo przynajmniej jest, tak? To mamy jeszcze jeden obraz, który możemy znaleźć i wziąć sobie. Tylko musimy uważać tutaj na te czachy. Dobrze je będzie polikwidować. Juk. Luka, jego oczy spoczywają na mnie. Sobie lubiła, kurczę, pomalować, no. Jakieś bełty znajdziemy, bombeczka. Bombeczka po prostu. Ciekawe, czy po zabójstwie tych psów jakieś bełty zostały. Chyba jednak nie. Wezmę sobie jeden rektyfikat. Bo... Tutaj jest takie przejście, z którego mogę sobie skorzystać. A jako, że lubię podpalać ludzi, to... Ojojoj. Gdzieś mnie babska zobaczyły, no. No chodź tutaj, pojaw się, dziewczyno. Nie wskoczę tutaj z tym rektyfikatem. Może wskoczę? Gdzie ona się teraz pojawiła? Szybko poszło. Długo się nie palił. Śluza. A informacja o tym, że tam sobie jakieś dziewczyny siedzą w śluzie i coś robią. Znaczy nie we własnym śluzie. No dobra, nieważne. Okej, nieważne. W każdym razie chodzi o tą śluzę, w której żeśmy... Co? Przez którą żeśmy przechodzili, kiedy żeśmy przechodzili pierwszą część. Myślę, jeszcze jakaś baba się pojawia. Dobra. Trochę dużo bełtów marnuje, ale... Może tak trzeba. Później nie starczy mi na rozprawę z Delilą. Chociaż z tym stadem to powiem wam, że zanosi się na ciekawą rozgrywkę. Dobra, można było szybko dopaść. Wtedy chyba damy radę jakoś dojść do tej śluzy. Tutaj tą runę złapać. Gdzie jest tutaj ta śluza? Już powiem wam szczerze, że nie bardzo
Nie bardzo pamiętam. Może gdzieś tutaj było. O! Jeszcze jedno babsko jest. O! Tam sobie wypchasz. Zasieka cię normalnie, no. O, już żeśmy się jej pozbyli. Tu jest jeszcze jedna. No, ktoś toczy pojedynek. Że to z tej strony było? A, chyba z tej, tu gdzie Runa jest. Jest tam kto? Oj, tam od razu ktoś. Co? Nie pozwolę mu uciec. Ha! No nie, co za po prostu chrapna babsko, no. Przytul się do... poznaj się z frytkami. Chodzisz sobie po mieście i odrzucasz sobie stado szczurów. Tu, tam. Kto tam biega? Co? No i tam biega od razu. Co? Przyjemnych wakacji. Ale ją męczy. Powinna sobie jakiś ranigast wziąć albo coś. Och. Zawsze marzyłaś o futrze z prawdziwych zwierzątek. To masz. Teraz musimy się dostać tutaj do tej śluzy. Chyba tędy. Tutaj w kucki. O, i jest jeszcze jedna. Jest jeszcze jedna runa, ale niestety to będzie za mało. Tak strasznie mi brakuje teraz tych run, których nie znalazłem, kiedy pominąłem tą kapliczkę odmieńca. To byłyby 4 runy, więc mógłbym sobie wziąć ulepszenie. Mógłbym sobie wziąć ulepszenie tutaj tego stada. Jednej runy mi tu brakuje, a mógłbym sobie wziąć jeszcze to żarłoczne stado, które podąża za mną. Ale niestety nie znajdę tutaj już kolejnej runy. Co najwyżej mogę jeszcze odkryć jeden amulet, ale to jest już niestety wszystko, co tutaj mogę znaleźć. Przykro mi. Przykro mi niestety. Słuchajcie, będziemy... Chodźmy, weźmy sobie jeszcze ten amulet, bo jest bliziutko, więc to nie jest jakiś wysiłek. Co tutaj mamy? Przyjazny gospodarz. O, brzmi smakowicie. Przyjazny gospodarz. Opętanie zwierząt to trwa nieco dłużej. To całkiem przyjemna rzecz. O, tu jeszcze jest jeden kościany amulecik, którego nie zauważyłem. Zastanawiam się, czy jest tu gdzieś jeszcze jakaś mikstura Adermajer, która by mi się przydała. Ale chyba jednak jej już nie znajdę. Dobra, słuchajcie, chodźmy do cesarzowej Emily Coldwyn, bo do wnętrza Tower. Słuchajcie, to był miły odcinek, żeby się z wami spotkać. Udamy się do wnętrza Tower na walkę z Delilą. Mam nadzieję, że pójdzie dobrze. Ja zapraszam was na kolejny odcinek, w którym Delilę Copperson postaramy się pokonać. Nie będziemy jej z nią sobie radzić, tak jak radziła sobie z nią Emily. Zobaczymy. Po prostu ją zabijemy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.